Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla was taki CC shopping, czyli taki haul, takie ostatnie mody, które pobrałam i w sumie szczerze wam powiem, że pobierałam je specjalnie dla was, żeby wam je pokazać, takie jakieś najfajniejsze, które ostatnio znalazłam i właśnie, żebyście mieli po prostu gotowe, podane na tacy linki do nich, także w opisie albo w komentarzu pod spodem znajdziecie linki do tych modów. A jeżeli chodzi o to, jakie mody dzisiaj będziemy oglądać sobie, to będą to mody alfa. Będą to mody dla kobiet i dla małych dzieci, bo ostatnio pisaliście mi, że chętnie zobaczylibyście więcej modów właśnie dla małych dzieci, dla toddlersiaków. Więc dzisiaj zobaczycie dla kobiet i dla dziewczynek. Może w następnym rzucie, jak będzie kolejny odcinek z shopping, to właśnie się zajmiemy bardziej facetami, mężczyznami i małymi chłopcami, toddlersiakami, chłopcami. Tak żeby wiecie, chciałabym, żeby w każdym odcinku nie było to samo, czyli tylko babki, tylko dziewczynki, tylko żeby były różne mody. I właśnie chciałabym, żebyście to wy mi napisali, jakie mody chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku ze CC Shopping. A może chcecie meble, może buty, może makijaże, może akcesoria, dajcie znać koniecznie. Ja się dostosuję. A jeżeli chodzi o mody alfa, bo też dużo z was pisało mi, że wy wolicie mody alfa, że nie alfa, tylko że mody maxi smacz, przepraszam, jeżeli chodzi o mody maxi smacz, to właśnie pisaliście mi, że dużo z was używa właśnie modów maxi smacz i chcielibyście bardzo odcinek z maxi smacz, więc tutaj wychodzę do was z właśnie takim pomysłem, że jutro będzie odcinek z maxi smacz. Bo teraz będę publikowała po prostu dwa odcinki z tego typu, jedne alfa dla tych, którzy lubią alfa, a dla drugich Maxis Match, więc jutro miłośników Maxis Match zapraszam na jutro. Jutro będziecie mogli sobie zobaczyć, co tam pobrałam Maxis Matchowego i właśnie jutro też będzie dla dziewczynek, czyli dla toddlersiaków i dla kobiet Maxis Match mody jutro, tak. Okej, okay, słuchajcie, ale już nie gadajmy, przechodźmy do oglądania. Chciałabym właśnie pokazać wam, co ja tutaj pobrałam. Też radziliście mi właśnie, żeby tutaj sobie fajnie tutaj wysegregować, żeby tylko mi pokazywało zawartość zmodyfikowaną, więc ja tutaj sobie tak tutaj cyknęłam i mam tylko to, co pobrałam. Nie wiem dlaczego, mam chyba te mody, które pobierałam też ostatnio, które wam pokazywałam. Nie wiem czemu, bo ja usunęłam ten folder i one tutaj dalej są. Nie wiem, dzisiaj je musiałam ukryć, no nie wiem sama, o co tutaj chodzi. No ale w każdym bądź razie, no już trudno, pominiemy te, co po prostu pokazywałam wam ostatnio. I tak, pierwsze co widzicie to właśnie ta sukienka na naszej dzisiejszej modelce Lucy. Ta sukienka taka z guziczkami jest dość, myślę, że fajna. Taka, powiedziałabym, że na co dzień też mogłabym ją w sumie założyć jakiejś simce, do tego jakąś jeansową kurtkę czy cokolwiek. Fajnie by to wyglądało, o ten kolorek jest fajny. Do jakichś tam trampek, jakichś sandałków czy cokolwiek, ale też można ubrać ją wieczorowo, na przykład w czarną, dodać do tego szpilkę i włosy jakoś fajnie upiąć i też na pewno może być to kreacja taka, wiecie, wieczorowa albo na randkę, powiedzmy. No, także to jest taka pierwsza sukienka, która wydaje mi się, że, bo w ogóle dużo teraz jest modów, wiecie, takich wiosennych i letnich, takich, no już pod lato zrobionych, dużo, więc. Tutaj mam też, może zacznijmy od początku, bo to takie wyrwane z kontekstu, mam takie coś, w sumie nie wiem, czy to kwalifikować jako sukienka, czy jako tunika, czy coś. Myślę, że ona jest dość krótka, więc tutaj wypadałoby założyć do niej jakieś leginsy, czy jakieś rajstopy, czy coś. Nie wiem, tak mi się wydaje, czy jakieś coś tego. Bo ona jest jako cały strój niby, ale no wydaje mi się, że trochę jest krótka. Chociaż, no nie wiem, no jak uważacie. Ale dość fajna, podoba mi się bardzo. Więc też jest dość ciekawa. To było w ostatnim odcinku, to też. To chyba też, to też, to też. A to nie. To jest takie ogrodniczki, a raczej taka sukienka na szelki, ala ogrodniczki, pod spodem stopem, czyli taka w sumie gotowa stylizacja. Tylko ona jest trochę słabo zrobiona moim zdaniem, bo się tak jakby wtapia w ciało Sima. No ale to jest mod alfa właśnie, oto. To są mody alfa, ale chociaż te to takie, no nie wiem sama, niektóre już czasem mnie gubią, czy to jest alfa, czy to jest maxi smaczowe bardziej, ale no, fajne dość, takie ciekawe, nawet dla jakiejś nastolatki czy coś.
Okej, okay, dalej. Tutaj mamy taki kombinezon, w sumie to nie wiem, jak to określić. Pobrałam to z ciekawości, ponieważ Simka na zdjęciu była dość ciekawie w to ubrana. No i tak wzięłam, mówię, no okej, okay, można by było to zaliczyć w pewnym stopniu do jakiegoś stroju sportowego. No nie wiem, tak coś ciekawe to jest. Okej, okay, dalej. Tutaj mamy taką koszulę przewiązaną paskiem, ona jest bardzo fajna, dość ciekawie się prezentuje, możemy do niej sobie zarzucić coś i możemy ją bardziej tak zaszaleć, takie kolorki, ale możemy też dodać coś różowego i pasek, albo coś niebieskiego i pasek, to także też może fajnie to wyglądać. Kolejny jest zestaw, taki właśnie dość. On na Simce, powiem wam, że na zdjęciu wyglądał lepiej, a tutaj trochę tak jakoś to wygląda, tak trochę jak kostium, przebranie jakieś. Ale no, powiedzmy, że no, o tutaj to jakaś właśnie wygląda jak jakaś nimfa, jakaś elf czy coś. Ale o, ten czarny to w ogóle jakby jakiś bug był. Ale no, nie wiem, no, może wam się spodoba. No jest taki dość, ten czerwony chyba, w tym czerwonym chyba najlepiej się prezentuje. No Simka ta tutaj by dużo ładniej wyglądała. Ale no, to często tak jest, że to powiedzmy nawet jak w sklepie gdzieś na online coś jest na modelce, a potem w rzeczywistości na nas tak to nie wygląda, tak właśnie tutaj jest w tym przypadku. Tutaj mam taki kombinezon, taki zestaw, chociaż on wydaje mi się bardziej maxi smaczowy niż alfa, ale jest dość ładny. Właśnie tak jak pobierałam alfa, to on mi się pojawił w modach maxi smacz, jak pobierałam maxi smaczowe już, to mi się pokazał w maxi smacz i tak właśnie się zastanawiałam. W końcu już czasem to się gubię, co jest co. Ale on jest dość fajny, taki letni na lato dla Simów. Myślę, że bardzo fajny. Okej, okay, dalej. Znowu mamy guziczkową sukieneczkę. Ta jest już bardziej taka wyjściowa. Wydaje mi się, że bardziej taka już na wizytowy strój, ewentualnie na imprezowy w jakimś innym kolorku. No, więc też jest bardzo fajna, dość ciekawa. Może niekoniecznie zrobiona jakoś perfekto, ale jest bardzo, bardzo fajna. No, sukienka. Ta była ostatnio... To chyba też było ostatnio. O, i tu mamy właśnie fajną sukienkę w kwiatki. Ona mi się spodobała. Chyba też jest wersja z sweterkiem. O, nie ma. Bo było na zdjęciu, że była właśnie dziewczyna i była właśnie w tej sukience i miała też jeszcze drugą wersję, że miała pod spodem taki jakby sweterek, coś ala, może by było zakładać na takie chłodniejsze dni. Ale widzę, że tutaj mamy taką typowo letnią wersję, więc fajna jest. Podoba mi się. Okej, tu mamy coś kolejnego. To pobrałam z ciekawości, bo to dość ciekawie wygląda, ale no w sumie jest fajnie zrobione. No takie bardziej już wyjściowe. Jakbyśmy mieli założyć to, nie wiem, na jakieś wyjście do jakiejś restauracji czy coś, to takie się wydaje satynowe, ta góra taka. No dość takie inne, prawda? Takie ciekawe dość. Okej, okay, kolejna rzecz. O, to mi się bardzo spodobało. To jest taka ala długa koszula, czy taka bardziej sukienka przywiązana paskiem. No to naprawdę mi się podoba. I powiem wam, że tutaj są fajne kolory, tylko tak jakby... A nie, ma nogi. Myślałam, że jej znikły nogi pod tą koszulą. Bardzo mi to się podoba, powiem wam szczerze. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo jest ładna i chętnie bym ubierała tak swoje Simki, także... Także to jest akurat fajne. Fajnie to zrobione jest ten pasek, że ona tak sobie go, wiecie, tamtędy włożyła i tutaj zwisa ten. No super, to jest zrobione. I te rękawki podgięte. Super, podoba mi się. Aha. Moje ulubione chyba z tych wszystkich, które pobrałam teraz. O, i tutaj też mam, to jest takie fajne, taka ala właśnie spodnie i do tego taka, nie wiem, czy to jest taka bluza, czy bardziej taki płaszczyk, czy takie coś ala na kurtkę zrobione. Ale bardzo ładnie wykonane i fajne ma to wzory. O, to jest świetne na przykład. No, nie wiem jak wam, ale mi się to też podoba. To jest chyba drugie moje ulubione, jeżeli chodzi o zestawy. No, to jest takie dość fajne. Podoba mi się. Okej, okay, przejdźmy może teraz do górnych części. Już tutaj chyba mi się wydaje, że będzie mniej, bo pobierałam może nie tak strasznie mniej, bo pobierałam więcej chyba zestawów, ale dobra. Mamy tutaj kilka rzeczy, które już były, więc będę pomijała te, co były. Okej, okay, to jest taki sweterek jakby, można powiedzieć, tylko to też takie trochę podjeżdża może bardziej maxi smaczowo, ale w każdym bądź razie jest dość bardzo fajny. Do spodni z wysokim stanem na jakieś takie chłodniejsze dni. O, to też już było i to... I to też. O, to jest nowe. To pobierałam właśnie teraz, pamiętam. To jest taka bardziej bluzka na długi rękaw. I doszłam do wniosku, jak ją zobaczyłam, że właśnie takich mi brakuje trochę. Więc jeżeli chodzi o mody, więc sobie pobrałam. Tylko tutaj trochę dziwnie zrobione są te zgięcia. Niby takie, wiecie, pomarszczone, że niby za długi rękaw czy coś. No ale fajne. Nawet takich, wiecie, dla takich Simów nastolatek myślę, że okej. Okay.
Okej, okay. O, coś na mnie działa, czy nie pobrałam jakiegoś mesza albo czegoś. Aha. O, to też jeszcze pobierałam, pamiętam. To też właśnie coś typu jak ta, tylko tu mamy taką związaną. Możemy ją dać do spodenek, możemy ją dać do długich spodni. No fajne. To było ostatnio, było. O, a to pobierałam teraz, bo jak w ostatnim właśnie odcinku pokazywałam wam taką sukienkę, która była z tego zrobiona tak jakby sukienka, bo miała jeszcze na dole spódnicę. Tak tutaj teraz jest zrobiona sama koszula. I bardzo mi się to spodobało. Właśnie to jest taki elegancki styl do jakichś takich eleganckich pań, bizneswoman czy coś. Bardzo fajne. Do jakichś spodni na przykład takich prostych, czy tam jakichś takich bardziej eleganckich. No, dość fajne. To mi się też spodobało, więc pobrałam. Chciałam wam pokazać właśnie, że to jest tak jakby przerobione z tej ostatniej sukienki. Okej, przechodzimy do spodni. Może ja... O, patrzcie, jakie fajne. Może ja zdejmę jej tą bluzkę, żeby nam tutaj nie kontrastowało zbyt. Te spodnie są bardzo fajne. Takie jeansy w paski, można tak powiedzieć, które mi się od razu spodobały, jak zobaczyłam je. Takie fajne, no. Fajne. Można fajnie widzę, że mają wysoki stan, wyższy stan, są fajnie zrobione. No, także takie. To chyba było ostatnio. To też. I tu. Pobrałam właśnie te spodenki. Patrzę, że one są już jakoś tak dziwnie troszkę zrobione. Trochę tutaj jakby takie rozciągnięte, nie wiem. Ale no, od biedy można byłoby założyć. To było ostatnio. O, to jest spódnica. Ja do tej spódnicy chyba pobierałam jeszcze jakiś niby top, ale może po prostu nie było tego topu i mi coś się... myślałam, że to jest cały zestaw, a to tylko spódnica, więc nie ma rewelacji. Tutaj tak samo, myślałam, że to jest cały zestaw, a to tylko spódnica, to jest taka biała spódnica ala jeansowa z wyższym stanem. Myślę, że też spoko mogłaby wyglądać, jakby ją zestawić z jakąś bluzką. Myślę, że okej. Okay. Jeansowa spódnica, właśnie dużo teraz jest jeansowych spódnic i takich w ogóle jeansowych motywów, więc. I ona jest dość ładna, dość fajna, fajnie można zestawić, fajnie do trampek dla nastolatki, dla zwykłej kobietki takiej starszej, więc fajne. Nie wiem, czy te spodnie już były, ale chyba były w ostatnim, tak. Kolejne spodenki, które pobrałam chyba za teraz, no one dość krótkie takie są, ale no w sumie tak na przykład do stanika z stroju kąpielowego fajnie by wyglądało tak na plaży czy tam coś. Dobra, tutaj mamy czarne spodnie i właśnie ja zwróciłam na nie uwagę i fajnie, o one jeszcze są z tymi pasmami fajnymi, kurczę, o to fajnie. No, bo w sumie brakuje mi trochę czarnych spodni w Simsach, więc tutaj fajne są, bo są niby z paseczkiem, wiecie, tak zrobione, więc pobrałam, spoko. To chyba też teraz pobrałam, ale patrzę, że są dość krótkie i bardzo tutaj podarte, więc też myślę, że tak na plażę czy coś tam już możemy założyć, nie przesadzajmy, że nie. O, to są fajne spodnie, one mi się bardzo podobają, one są dość jasne, nie mają więcej kolorów, ale mają takie kwiatki, taki motyw trochę letni, trochę krótkie, ale dość ciekawe, myślę. Tutaj mamy spódnicę i ona też była tutaj z górną częścią. Patrzę, że nie ma tej górnej części i słabo wygląda sama. Słabo, co nie? Nie podoba mi się. No, dobra. No i dobra, jeżeli chodzi o kobietkę, to by było na tyle. Tak, tyle pobrałam, tyle mam dzisiaj dla was, przygotowałam, bo też nie chciałam, wiecie, 1 500 000 popobierać i żeby odcinek 2 godziny trwał. To takie najfajniejsze, które ostatnio mi się wrzuciły w oko. Mody, które pobrałam, albo po prostu, których byłam ciekawa. A teraz przechodzimy do toddlersiaków. Mamy tu naszą słodką Caroline. No patrzcie, jakie piękne imię. Nasza słodka Caroline dzisiaj będzie nam pokazywała, co my dla niej pobraliśmy. Tutaj trochę zaszalałam, pobrałam nawet sporo, powiem, rzeczy, gdzie nigdy na tyle aż rzeczy nie poświęcałam czasu dla... właśnie dla toddlersiaków, bo jakoś nigdy mi się nie chciało tego robić, bo mówię, i tak te toddlersiaki szybko dorastają, ale właśnie wiem, że jest zapotrzebowanie, więc właśnie wam zaprezentuję, co ja tutaj poszukiwałam. I tak, znalazłam takie fajne właśnie, to jest słodkie, mega słodkie, tu będę się rozczulała w tej części filmu, bo to jest po prostu słodziaśny strój kąpielowy dla naszych malutkich dzieciaczków. No po prostu coś pięknego, coś słodkiego, no ach. Dobra. Tutaj mamy taki ala, taki króliczkowy, podejrzewam, że to było robione na Wielkanoc. To jest takie, ja wiem, bardziej mi to podjeżdża pod piżamkę, ale no możemy też to w sumie dziecku ubrać tak, o, latać po podwórku przed domem czy coś, no ale jest tak czy siak słodziaśne. Tutaj mamy takie bodziaki i one są właśnie już bardziej takie letnie, nie wiem, czy to konfiguruje jako strój kąpielowy czy coś, ale to już takie typowe, wiecie, na lato przed dom dzieci posadzić, niech się bawią w piaskownicy czy coś. No bardzo fajne, tu z tyłu mają taką falbankę, no super to jest. Dla tych małych dzieci oni takie to słodkie rzeczy robią. Tutaj mamy taką sukieneczkę kolorową, ta z mopsikami jest chyba najsłodsza, także też bardzo ładnie.
To chyba było w ostatnim, a to nie było, bo to jest właśnie pobrane teraz. Może bardziej dla chłopca by się nadawało, ale taki fajny, fajne takie szelki właśnie z pandą. No fajne, czy to panda, czy nie panda, no ale dość ciekawe było, więc chciałam zobaczyć, jak to wygląda w grze. Okej, okay, kolejna sukienka z króliczkiem, bo mówię, teraz chyba na Wielkanoc po prostu było takie wydanie tych właśnie sukieneczek i w ogóle. Ale ona jest bardzo słodka. Do niej możemy dać jakieś na przykład rajstopki i może być też na zimniejsze pory. Bardzo fajna. Tu kolejny taki bodziak i też bardziej bym chyba to jest pod... tu jest tak jakby przerobiona z tamtego na długą, z długą bluzką pod spodem i to może bardziej do tego można by było dać w kotaraj stopki, skarpetki czy coś i tak po domku, czy nawet do spania, czy coś. Takie fajne, bardzo słodkie. Fajny ma ten print, podoba mi się. Kolejna sukienka to jest taka pastelowa sukienka w takie kwiatki, bardziej taka się mi kojarzyła, taka niedzielna, kościelna, ale bardzo ładna, taka dość skromna sukieneczka, czy na jakieś wesele, czy tam na coś, no bardzo, bardzo ładna, podoba mi się. Tutaj mamy taką bardziej odkrytą tą właśnie sukieneczkę, tak patrzę, że bardziej takich letnich, no ale mówię, teraz jest dużo letnich rzeczy, tak jakby do modów zrobionych, więc bardziej podletnie pory roku. Tutaj jest to wydanie Maxis, to wydanie odcinka właśnie Alfa. To jest bardzo też ładne, takie dość ciekawe. Tego pokazywałam już to. To jest coś podobnego jak te króliczki, tylko nie króliczki, tylko kwiatki, także o, proszę bardzo. Macie tutaj takie fajne, bardzo fajne. O, tu jest też coś ciekawego i to właśnie też pobierałam i bardzo mi się to spodobało. No patrzcie, jaki słodziak i do tego jakieś rajstopy i jakieś buciki czy tam coś, no mega. O, tu jakie zwierzęce, słuchajcie. No śliczne to jest, to mi się bardzo podoba. No i na koniec mam jeszcze taką sukieneczkę, taka klasyczna sukienka właśnie dla toddlersiaków. Po prostu w takie wzorki. Okej, nie wiem, czy właśnie coś mam. O, mam coś. Właśnie z takich na górę, ale patrzę, że mam. I to jest taka bluzeczka, tak, ale fajna dość. Taka, że do niej możemy i długie spodnie, jakieś krótkie, czy spódniczkę, czy coś. O, to jest piękny kolor. Pasuje do naszej Caroline. Wow, to jest super. A to coś nie działa. Okej. A to już było w poprzednim odcinku. Okej, i mamy tak. O, tu jest całościowy... Tak, to jest taka piżamka, słuchajcie. Taka całościowa piżamka. I hate mornings, no właśnie. A więc to... O, jaka panterka, słuchajcie. No, to taka na do spania. Także takie ciekawe, dość fajne. O, a to są spodenki do tej bluzki. Więc widzicie, mamy spodenki do tamtej koszulki. To tak kolorystycznie można sobie dobrać. No i to jest super. To jest... Czekajcie, może złożę jej coś na górę, żeby nie była taka goła. Nie, ten... Właśnie to jest jeansowa spódniczka, bardzo ładna zresztą swoją drogą. Czekajcie, może zmienię jej ten kolor, bo tak trochę... O, patrzcie, jak ładnie, co nie? Mam też spodnie. To są spodnie... Nie, to one już były. O, te są spodnie, patrzę. Fajne są, jeansowe. Patrzę, że nie działają, bo jeszcze miałam chyba ze dwie pary jeansowych spodni pobranych. To patrzę, że tutaj coś się nie pojawiło. Ale te są mega. Patrzcie, jakie fajne w kropki. Dla takiej dziewczynki, no po prostu coś wspaniałego. Bardzo mi się to podoba. O, i w serduszka, i w kropeczki, no po prostu bajka. Bardzo fajne są. No, także tyle, słuchajcie, to by było na tyle. Więcej nic nie mam, bo pobierałam tylko, o, to jakieś butki jeszcze są, może się pobrały z całościowym strojem. O, jakie fajne, słuchajcie, a szkoda, że tylko ten. Szkoda, że tylko jedna kolorystyczka. O, wow, fajne. No okej, słuchajcie, no i to tyle. Z mojego przeglądu modów, jeżeli chodzi o mody Alfa, w tym miesiącu. I jutro zapraszam Was na mody Maxis Match. No i dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, na jakich modach skupić się w kolejnym za miesiąc, bo to tak co miesiąc będą wychodziły te odcinki. I jakie chcielibyście właśnie mody? Czy chcecie właśnie znowu dla kobiet? Czy może chcecie dla nastolatek? Czy nastolatek to tak ciężko, bo to samo co dla kobiet młodych, dorosłych i dorosłych. Ale może dla dzieci w wieku szkolnym? Może dla chłopców bardziej? No nie wiem, a może chcecie buty, makijaże? Może chcecie meble? Czy jakieś wyposażenie wnętrza, cokolwiek. Także dajcie mi koniecznie znać, ja się postaram sprostać i zapraszam Was też na jutro. No i łapkę w górę kliknijcie, jeżeli Wam się podobało, jeżeli Wam się przydało. No i piszcie, jakie mody Wam się najbardziej podobają z tych dzisiejszych pokazanych. Także dziękuję Wam za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa, pa!